Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik pokazujący od samego początku do końca, jak złożyć taką lutownicę T12DI kupioną na AliExpressie za 48 zł. Powiem Wam, do tego celu mam już tutaj wszystko, czyli obudowa wydrukowana z drukarki Ender 3 Pro. W środku będzie zasilacz od laptopa, w tym wypadku Della 19,5 V. I 3,34 A, także spokojnie wystarczy do tej lutownicy. Zalecany zasilacz oczywiście do tej lutownicy to jest 24 V z 3 A. Wiadomo, wtedy uzyskujemy 75 W mocy na tej lutownicy, ale myślę, że ten zasilacz też spokojnie da rady. Słuchajcie, no spróbujemy to zrobić od początku do końca, tak jak już mówiłem. Jeszcze Wam pokażę na stronce u Chińczyka na AliExpressie, jak to wygląda. Czyli to jest taki zestaw, tu jest opis, wszystko jak to wygląda, wszystkie elementy do złożenia tego. No i powiem Wam tak, oczywiście w zestawie nie dostajemy żadnej kartki, która by pokazywała nam, jak to składać, dlatego musimy sobie tutaj na tej stronce troszeczkę przewinąć w dół, żeby znaleźć właśnie opis. I popatrzcie, jeszcze tutaj jest ta końcówka T12-K, którą dostaje się domyślnie. I z tego co wiem, to są trzy rodzaje w ogóle T12 tego grotu typu K. Jest jeden dłuższy, krótszy i chyba jeszcze jakiś tam trzeci jest. No i dobra, i tutaj mamy te kroki wszystkie, które pokazują nam, jak to złożyć. Krok pierwszy, czyli diodę sobie podłączamy. I co, będziemy chyba lecieli według tego opisu, tak jak oni tutaj pokazują, żeby to po kolei robić. No i będę pokazywał Wam to też pod mikroskopem, jak to wszystko lutuje, tak żebyście jeszcze to lepiej widzieli. Mam nadzieję, że komuś tam pomogę w przyszłości, jeżeli ktoś będzie chciał sobie taką stację złożyć i wtedy nie będzie się zastanawiał, co, jak, gdzie, chociaż tutaj i tak jest opis bardzo klarowny, także myślę, że każdy by sobie z tym bez problemu poradził. Jedynym takim, kurczę, tutaj jedynym elementem, że się tak powtórzę, to jest tutaj krok piąty i chodzi o podłączenie tej zielonej, tego zielonego przewodu do uziemienia jakby. Uziemienia. I powiem Wam, że jest taki motyw, że ja tylko mam w zasilaczu dwa kabelki, a te uziemienie, no raczej chyba nie mogę podłączyć do minusa tutaj. I tu jest bardzo fajna opcja. Powiedzcie w komentarzu, czy można takie uziemienie z tej stacji, by podłączyć do minusa zasilania od zasilacza, tak? Bo tutaj mamy czerwony, czyli plus i minus od zasilacza, który będzie właśnie z tego Della szedł. Czy po prostu ten zielony musi być całkowicie osobny od tego czarnego? Dajcie znać w komentarzu. Myślę, że to też się niektórym może przydać, taka informacja. I dobra, lecimy dalej. Krok szósty. Ale żeby nie pokazywać wszystkich kroków, to co? Lecimy z zabawą składania tego. Ja się zatrzymam tutaj na kroku pierwszym. Przełączę się teraz na kamerkę. Więc zrobimy tak. Najpierw sobie wypakujemy to wszystko na stół, żeby to było nam łatwiej i wygodniej wszystko składać. I zaczniemy tak, jak jest tam według opisu, czyli od tej diody do przylutowania. Ja jeszcze sobie nie rozłożyłem stacji lutowniczej. Na razie sobie obudowę tutaj gdzieś z boku położę. I tak będę musiał ten zasilacz troszeczkę tam polutować, te dwa kabelki od zasilania, które będą musiały pójść do płytki. Dobra, także mamy tutaj wszystko. Wyciągam sobie ten cały wyświetlacz. Mówię, będziemy wszystko bardzo dokładnie pokazywać. To znaczy będę pokazywał ja, bo tutaj nikogo innego nie ma. Sam wyświetlacz, nie wiem tylko dlaczego mi tak nieraz muli ten telefon, ta kamerka. Może za mało światła jest. Ale jak nie ma takiego sztucznego światła, to wtedy ładniej też wszystko wygląda.
No i widzicie, tutaj mam tą wtyczkę w ogóle, która jest z tymi trzema przewodami, czyli czerwony, czarny i zielony. No i chyba tego zielonego na razie nie podłączę, chociaż tam piszą, że podłączenie tego zielonego powoduje stabilniejszą temperaturę grota jakby. To jest coś ciekawe. Mamy tutaj też zaciski. Dobra, przejdźmy sobie najpierw do tej diody, żeby ją najpierw zrobić. Czyli biorę sobie tą diodę czerwoną. Jedna nóżka krótsza, druga dłuższa. I według ich stronki, co my mamy zrobić? Mamy mieć płytkę obróconą tak i podłączyć dłuższą, czyli plusem, tu gdzie jest oznaczony plus, i L1 będzie krótsza. Czyli co? Bierzemy płytkę, tak jak tam było. Dłuższa idzie do plusa. Krótsza idzie do minusa. Wtykamy tutaj w te dziurki. I nasza dioda jest już podłączona. Tylko teraz pytanie jest, ile ona ma wystawać? Czy tyle, czy tyle? Dobra, wiecie co? Ja zrobię jeszcze taki motyw. Włączę sobie mikroskop, żeby wam pokazać to jeszcze dokładniej. Cam Studio. Ja tylko tutaj zobaczę na próbę, jak to będzie wyglądało. Mówię, oświetlenia nie ma. Wyłączę jeszcze exposure. Engine jest włączony. Dobra, jakbym włączył teraz oświetlenie. Chwilę, dajcie mi chwileczkę. Gdzieś tu pilota miałem. O, jest, dobra. Ja włączę oświetlenie. Wtedy będzie lepiej widać. Słuchajcie, ja się teraz przełączę na mikroskop, żeby wam pokazać, jak to tam wygląda. I zobaczcie. Aha, czyli tutaj muszę teraz przekształcanie obrazu do pasu i do ekranu. Dobra, teraz będzie całe, widać. Nie wiem, dlaczego tak miałem zrobione, ale okej. No jak widzicie, dioda musi wejść tutaj dłuższą nóżką do plusa, krótszą do L1. Tylko mówię jeszcze pytanie, ile ona ma wystawać z tego, nie? Czy tyle, czy tyle? Tu są nawet jakieś jeszcze ten oznaczenia na tym. Zobaczcie. Chwila. Widzicie? Są takie na tych nóżkach dwa punkty, które prawdopodobnie chyba mogą wchodzić tutaj jakoś tak do tej pozycji. To trzeba by zobaczyć na tej chyba, na płytce. Dobra, ja się przełączę teraz na Droidka i zobaczmy sobie w ogóle to z płytką, jak to będzie wyglądało. Więc tak, ja tu mam płytkę i teraz jakbym przyłożył w ten sposób, czy tak. No i tu będzie teraz pytanie. Czyli dioda jest tutaj. Tu jest do regulacji, ale ta strona jest troszeczkę brzydsza. Widzicie? Od tej. Ta jest ładniej jakby wydrukowana. Ale to nie ma problemu, bo tu i tak będzie szło. Tu będzie szedł taka imitacja karbonu w ogóle na tą obudowę, także nie ma się czym przejmować. Ja tylko patrzę, do którego momentu ta dioda ma wchodzić. Aha, czyli tak, zobaczcie, pięknie teraz to wygląda. I dokładnie tą diodę trzeba wlutować w tych punktach, co tam było zaznaczone. Czyli ona nawet więcej już nie chce przejść. Zatrzymuje się na tych, co właśnie były. Czyli mniej więcej tyle ją wlutujemy i będzie ok. Dobra. To ja teraz robię pauzę, rozkładam sobie lutownicę T12, żeby to polutować i będziemy to lutowali pod mikroskopem. Dobra, to lecimy z polutowaniem tej diody. Pokażę wam jeszcze taki pro tip. To jest strzykaweczka z taką bardzo cieniutką igiełką. Ona jest genialna do takich precyzyjnych dozowań jakby topnika na malutkie elementy. I teraz zobaczcie sobie, jak to będzie wyglądało pod mikroskopem mniej więcej.
Ja sobie najpierw naniosę tutaj właśnie w tym celu troszeczkę topnika, żeby łatwiej mi się to wszystko lutowało. I teraz tak, sobie tutaj wycisnę. Używam do tego trzeciej ręki, która mi będzie pomagała tutaj lutowanie w tym. Oj, za dużo nawet troszeczkę dałem, widzicie? Na szczęście to wystarczy mniej więcej do tego. I teraz sobie wezmę lutownicę z cyną. Postaram się tutaj ładnie to wszystko polutować. Jaką. Oj. No, nie polutowałbym z tego względu, że wypadł mi kabelek od zasilania i lutownica w ogóle nie była włączona. To jest minus takich tych przejściówek, szybko złączek, do których podłączamy sobie zasilanie. Dobra, chwil, na szczęście T12 szybciutko się rozgrzewa, także myślę, że sekund 5 i będziemy już lutować. Okej, teraz już jest wszystko okej. Staram się, żeby tutaj nic nie dotknąć, żadnych innych elementów. Popatrzcie się. Pierwsza nóżka polutowana, no idealnie. Teraz drugą biorę. Patrzę się oczywiście na tym programiku, a ten grot się nawet nadaje idealnie. Druga nóżka polutowana. Super to wyszło, naprawdę. Nie powiem. Bardzo łatwo to poszło. No i zobaczmy, jak to mi się udało polutować. Mniej więcej coś takiego. Jest ok, potem topnik się usunie. No i zobaczcie. Dioda już przylutowana. Także mamy pierwszy problem z głowy. Plus, czyli ta dłuższa nóżka. Jeszcze raz sobie zobaczmy na Firefoxie. Long pin do plusa idzie. Krótszy do minusa. Czyli wszystko ok. Teraz step drugi. Musimy sobie zamontować w obudowie. To do góry ma być. Dobra, czyli bierzemy sobie, ale jeszcze przed tym trzeba obciąć sobie tutaj te nóżki od tego. Także ja sobie wezmę moje fajne obcążki, obcinaczki, które kiedyś kupiłem. No i po prostu obetnę dwie nóżki. Jedna, druga. I powiem wam, że pierwsza czynność zrobiona. Dioda przylutowana. Super. Zobaczmy jeszcze, jak to będzie pasowało do obudowy, jak się włoży. Idealnie. No, perfekcyjnie. Nie wiem, kurde, jak wam to pokazać, ale ta dioda tutaj siedzi perfekcyjnie. Wystaje minimalnie. Idealnie. Tak jak powinno być. Dobra, czyli teraz do tej powinienem sobie włożyć tą. Wyciągnę. No i tak. To sobie odkręćmy. I teraz zajmiemy się montażem tego. Chwilę, moment, ja tylko coś sprawdzę jeszcze. Dobra, słuchajcie, to teraz czas na montaż tej. Jak widać, tutaj mamy tą taką wypustkę małą, którą musimy zamontować w ten sposób, żeby ona była na górze. No i tu już pierwszy problem widzę, malutki. No, nie chce mi wejść w tą. Chyba, że będę musiał wkręcać to jakoś specyficznie. No, nie chce wejść. Słuchajcie, odsunę trochę mikroskop. Tutaj ta dziura jest troszeczkę za malutka średnica. I nie wiem, dlaczego mi tak muli ten kurde telefon, jak mnie to wnerwia.
No nie wchodzi, w każdym bądź razie jest minimalnie średnica za mała, trzeba będzie sobie. Ale ja tu widzę, że tu jest gwint. Także to się chyba w to wkręca jakoś. Tylko trzeba chyba mocniej to wcisnąć. Czekajcie, spróbuję to jakoś wkręcić. Ale coś mi nie wychodzi. Dobra, czy to tutaj jakoś się. Albo zrobię inaczej. Co ja robię? Drugą stroną. Dobrze, ale jestem głupi. Słuchajcie, to czyli ma być tak. Z tej strony będzie to. Ok, i teraz to na górze miało być, tak? Czyli ja bym musiał to włożyć w ten sposób. O, dobra, ale ja jestem dureń. Tylko tutaj jeszcze jest nakrętka, którą trzeba odkręcić. Dokładnie. Tą nakrętkę sobie odkręcamy. Widzicie, niby takie proste, a jakieś tam zawsze problemiki są. Dobra, ja sobie zostawię to w ten sposób. Wezmę, tak, dam. Teraz z drugiej strony przykręcę tą. Słuchajcie, czy kamera może tak mówić w wypadku złego ustawienia bitrate'u? Bo zmieniłem teraz na połączenie Wi-Fi 2G. I dalej tak muli. Ok, przykręcone. Fantastico. Tak jak wiecie, spójrzmy jeszcze raz na ten obrazek. To jest na górze, czyli ok. No i teraz ja sobie to mocniej dokręcę. Dobra, słuchajcie, w aplikacji dałem target bitrate 4 megabity, ale to widzę, że też chyba nie działa. To jest, jakoś dziwnie działa, że tak. A jakbym w ogóle jeszcze poeksperymentuję, wyłączył tutaj exposure off. Dobra, niech będzie wyłączona ta ekspozycja, bo może przez tą ekspozycję tak muli. Zaraz zobaczę. No, mniej trochę. Dobra, słuchajcie. Mamy to już tutaj fajnie wkręcone. Masakra. Nie cierpię tego. Nie wiem, czy w ogóle nie przerwać tego nagrywania, bo to troszeczkę jest kaszaniaste. No ale dobra, załapało. Niech będzie. I teraz trzeba się podlutować tutaj do tych pinów. Ja wam coś pokażę. Wezmę pod mikroskop. Zobaczycie, że tam są numerki. Popatrzcie się. Tutaj mamy cyferki na tym. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Czyli jakby popatrzeć, to jest na górze. Widzicie? To jest na górze ta wypustka. Teraz jakby obrócić na drugą stronę, na dół, to jedynkę mamy po jakby po prawej. Od tej wypustki. 1, 2, 3, 4, 5. Jakoś to tak idzie, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i teraz trzeba będzie pewnie wejść na tą stronkę. Zobaczyć krok drugi. No to już mamy zrobione. To odrywanie tej folii, to na razie to pominę, bo nawet chyba tej folii nie będę odrywał, żeby ona zabezpieczyła ten ekranik jeszcze. Fix the controller and front panel. I teraz dobra. Mam włożyć do tego. Fix the controller, tak? Zrobimy tak. Okej. Słuchajcie, nawet nic nie trzeba ten. Tutaj się martwić, że coś źle włożycie. Wystarczy, że ułożycie odpowiednio do góry tym. I popatrzcie się. Pięknie to wchodzi tutaj. Te dziurki wystarczy teraz tylko polutować tutaj te złącze, ale żeby to zrobić, to jeszcze podejrzewam, że trzeba kabelki tutaj fajnie przylutować. Zaraz zobaczymy, jak oni to mówią dalej. Krok piąty to będzie z tym kabelkiem zielonym. I tutaj ja właśnie pominę ten szczegół, który mówiłem. Jeszcze raz zadam pytanie.
Czy zielony może być włączony razem z minusem od zasilania DC? Jest to podłączenie z tym przyciskiem, ale tego nie będę miał, także to pomijam, to pomijam. No i teraz krok dziewiąty. Muszę połączyć kabelek z tą wtyczką, którą mam. I tutaj będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć opisane wszystko fajnie. Czyli jedynkę do jedynki, jedynka to jest tu. Czyli jedynka to jest po prawej stronie pierwszy pin. Ogólnie, żeby wam pokazać teraz bardzo dokładnie o co chodzi, to przełączę się pod mikroskop. Jeszcze raz ustawimy sobie te gniazdo, tak żeby było widać. Ustawimy ostrość. Słuchajcie, macie. Jedynka, pierwszy pin to jest tak o. 1, 2, 3, 4, 5. Jeżeli to zamontujecie tak jak jest tam na obrazkach, nie ma najmniejszego problemu, żeby się coś pomylić. Tutaj tylko to jest po to, żeby założyć tą wtyczkę. Ja wam pokażę jeszcze raz. Zobaczcie, jak to już będzie zamontowane, to będziecie całą kolbę sobie bez problemu tutaj przyłączali. Czyli ten montaż tutaj, no w zasadzie mogę to polutować. Tak, to już to jest do lutowania. To już idzie do lutowania. Tylko to trzeba będzie tutaj tak fajnie mocno docisnąć. Ale jeszcze sobie przykręcę tutaj ten potencjometr, żeby on to fajnie dociskał. Kurde, coś czuję, że ten filmik będzie długi. Dopiero druga część, czy tam któraś. Na 20 minut już poleciało. Jeszcze jakieś problemy z nagrywaniem, z stabilnością. Dobra, ja sobie potencjometr przykręcę. No i mamy już zamontowany ten cały front panel. Tu trochę błąd zrobiłem. Wiecie, jaki błąd zrobiłem? I chyba będę musiał się cofnąć. Nie nakleiłem sobie imitacji tego karbonu. No bo teraz jak teraz mam nakleić? Także ja cofam się. Znaczy ja zrobię pauzę. Wszystko to podkręcam. Dobrze, że jeszcze tutaj nie polutowałem. I nakleję sobie tą karbonową imitację, żeby ten front nie był zielony, tylko karbonowy. Dobra, słuchajcie, zobaczcie. To będzie coś takiego. Ten karbon tutaj nakleję. Ładnie go obetnę na obkoło. Dziurki też skalpelem. Do tego celu użyję sobie oczywiście Parkside'a nożyków. Zobaczymy, jak one się przy okazji sprawdzą. No dopiero potem już ten panel zamontuję tak, jak to miało miejsce w poprzednim punkcie. Trzeba myśleć i też trzeba będzie pewnie pomyśleć przy składaniu tej kolby, bo wiem, że może być pewien problem potem z tą płytką, ale do tego dojdziemy po kolei. Także na razie robię sobie ten front panel. Słuchajcie, nożyki, super sprawa. Wyciąłem sobie troszeczkę na wyrost tutaj, dlatego że teraz, aha, jeszcze będę musiał tutaj wewnątrz te porobić dziurki. Jest taki motyw, że użyję stacji hot air, żeby to podgrzać, wtedy to lepiej się tutaj formuje, także na razie tylko jest tak palcami dociśnięte, ale mówię, jak zrobi się ciepłym powietrzem, to wtedy ten karbon imitacja zarąbiście się klei. No i słuchajcie, mamy to. To będzie tak wyglądało. Karbonowy przód. Z tyłu coś takiego. No i co? I teraz lecimy z następnym punktem. Przejdźmy sobie do Firefoxa, zobacz, co będziemy robić następne. Ok, czyli tutaj teraz mamy obrać te kabelki, pocynować od tego. I później przylutować do tej końcówki. Tutaj. Czyli to będzie wchodziło. A, popatrzcie się. To trzeba będzie w ogóle odkręcić.
I teraz jest taki motyw. Żeby to wyszło nam, to musimy przeciągnąć kabelek sobie przez tą tutaj końcówkę, bo inaczej potem będzie problem ze złożeniem. Aha, i tutaj mam jeszcze do odkręcenia dwie śrubeczki na końcu. Wypadła mi jeszcze jakaś z tego rurka termokurczliwa. Czyli tu musi iść kabel na pewno do środka przez to. Bo inaczej jakbyśmy to przylutowali, no to potem już kaplica. Trzeba odlutowywać i zakładać to. Dlatego mówię, to jest bardzo ważne. Dobra, czyli co robimy? Odkręcamy sobie śrubeczki na tym. Przekładamy sobie kabel. No i teraz będę musiał tutaj jakoś fajnie to obrać. Zastanawiam się, ile tu uciąć tej izolacji. Gdzieś centymetr obetnę. Mam nadzieję, że to mi wystarczy. Może 1,5 centymetra. No i trzeba będzie te końcówki pobielić i przylutować do tej końcówki tutaj. Jeszcze trzeba nałożyć tą termokurczkę, żeby potem to fajnie zgrzać. I potem ściśniemy tu tymi dwoma śrubeczkami, które będą trzymały ten kabel w jednym miejscu. Do tego celu użyłem takich sobie tutaj szybcy, które mają jeszcze do obierania izolacji. Użyłem 10 albo 2,6 tam. No i pięknie ściągnięte. Teraz wystarczy, że tylko sobie każdy kabelek tutaj podsunuję i przylutuję do tej końcówki według oczywiście wszystkich tych oznaczeń, które tam zaleca ten producent. Czyli zielony do jedynki, dwójka czerwony, trójka biały, czwórka to będzie niebieski i czarny. Także lecimy z cynowaniem kabelków. Dobra, słuchajcie, ja sobie już polutowałem tutaj te kabelki według tej numeracji, która była tam pokazana. Teraz zostaje mi tylko co? No ja zamyślałem, że ona się ten zapodziała. Teraz zostaje mi nałożenie tutaj tej termokurczki i przygrzanie jej hotem chociażby, żeby to ładnie tutaj obkurczyło się. No i tak jak tutaj według tych numerków, co są 1, 2, 3, 4, 5, nie? Czyli jedynka to zielony i tak dalej. Dobra, ja sobie włączam stację Hotair, żeby teraz to przygrzać. Elegancko. Mam ustawione 100 stopni. Coś nie chcę za bardzo się kurczyć, także ustawię troszeczkę więcej. 170 stopni. 50, 160, 170. No i chyba już powinno ładnie to się obkurczyć. Tak jest. Beznadziejna termokurczka. Od razu mówię. Boże, co to jest? To jest jakaś padaka w ogóle. Ha! Zobaczcie, co się stało z tą termokurczką. Nie no, muszę wam to pokazać. No, shit, jakich mało widziałem. Patrzcie, co się z tym stało. I to miało tutaj niby skurczyć tą. Nie no. Dobra, robi inaczej. Owino to już tylko teraz taśmą jakąś izolacyjną. Dobra, słuchajcie, nałożyłem po prostu taśmę taką czarną izolacyjną. Teraz to nałożę tutaj, przykręcę. Czy wkręcę to w ten, bo to się chyba tutaj wkręca z tego co widać. Wkręcimy do końca. Sorry, że wam tego nie pokazuję. Ale teraz on będzie już pokazane. Kręcamy do końca. Do oporu. Ok, nie rusza się. No i teraz zostaje nam skręcenie tych dwóch tutaj śrubeczek.
które nam będą trzymały ten cały kabel. Troszeczkę mocniej, żeby to nie wyleciało. W zasadzie do końca. No i słuchajcie, mamy. Końcówka jest zrobiona, która będzie pasowała tutaj do tego. Po włożeniu wystarczy, że tylko potem przykręcimy i już mamy w zasadzie gotowe. Teraz co zrobię, to dobra, lecę według punktów ich, tak żeby było. Jeszcze tutaj nie będę nic lutował do tych. Także tą końcówkę już mamy zrobioną. Teraz, jak się domyślam, trzeba będzie drugą stronę zrobić. Zobaczmy sobie następny krok. To mamy porobione, polutowane. No i teraz czas na montaż vibration switcha, czyli tego bajerku, który będzie wykrywał nam kolbę. I mamy golden pin i srebrny pin, tak? Sobie wyciągam już z woreczka tą płyteczkę i zaraz będziemy się bawili tym, moi drodzy. Czy ja dobrze to porobiłem? Tutaj będzie to wchodziło do kolby. I oczywiście ważna rzecz teraz, ja się przełączę z powrotem na kamerkę. Jak już mamy kolbę, przełóżmy sobie ten kabel do tej kolby, żeby potem nam nie było coś takiego, że polutujemy płytkę, a kolbę będziemy musieli zakładać, tak? I cała robota będzie na marne, czyli ja sobie już tutaj to wyciągnę. Teraz tą płytkę biorę, tak jak mówią tam na zdjęciach, i zamontujemy. W sumie Chińczyki dały dwa tutaj takie te. Nie wiem, czy to wchodzi z jednej, z drugiej strony. Zaraz zobaczymy sobie na Firefoxie. Gdzie ten opis? No słuchajcie, no jeszcze mi opis zniknął, no. To jest jakiś inny trochę opis. No przecież miałem przed chwilą ten opis, no. Dobra. To mamy porobione, to mamy porobione. To teraz tak o A i B, czyli tu będziemy mieli A i B. Mamy jeden. Dobra, do tego i do tego pinu. Czyli golden, tak będzie, i srebrny będzie pod dwójkę, hole 2, ok. I tu mamy SW200D, jeden, i drugi mamy, jak się nazywa? SW200D, dobra, czyli dwa są takie same, to są chyba, albo będą... No tylko jeden jest, dobra, ok. Czyli ja sobie teraz będę montował właśnie ten czujnik wibracji, tak zwany. Wkładam tak, jak to ma miejsce tam na rysunku. Zagnę sobie to pod jedynkę, wchodzi złoty, pod dwójkę srebrny. Mamy to założone, coś takiego. Po lewej stronie jest złota nóżka, po prawej jest srebrna. No i teraz od drugiej strony trzeba będzie to przylutować. Czyli co, włożymy sobie to może pod mikroskopę, jak się uda jakoś fajnie to złapać. I polutujemy. Dobra, damy oczywiście troszeczkę topnika.
Widzicie, jakie to jest precyzyjne dozowanie tym? Coś pięknego. No i teraz sobie naniesiemy troszeczkę cyny. OK, złapało. Teraz tutaj drugą dziurkę. Wstawimy ostrość lepszą. Też posmaruję, żeby nie było. Dobra. I lecimy. Ile mam ustawionym? Tyle, no dobra. Pięknie polutowane. Czyżby mi się grot, kurde, ten? Coś mam takie wrażenie, jakby mi się grot już psuł w tej T12, ten taki cieniutki. Ok, polutowane. Obetniemy sobie to obcążkami. Te końcówki tutaj. Pięknie ten. Także mamy zamontowany ten czujnik. I co następne oni piszą? Chwila. Ja się jeszcze raz przyjrzę. Tak jest. Złoty jest po lewej, srebrny po prawej. Teraz czas na krok 12. Aha, teraz będzie zabawa z kabelkami od tego, od drugiej strony. Czyli mamy. A to będzie czerwony. A czerwony, następnie niebieski, zielony, biały i czarny. No dobra, to lutujemy teraz drugą stronę tego. Jak to jest tutaj pokazane? A, że trytytką łapiemy potem po zlutowaniu. Czyli przeciągniemy sobie najlepiej te kabelki od drugiej strony. Czekajcie, jeszcze raz sobie obczaję to. Czyli od góry on przyłożył kable, od drugiej strony polutował. Dobra, mam to. Lecimy teraz z kabelkami. Czyli teraz to muszę przylutować tutaj. Dobra, słuchajcie, polutowane. Czerwony, niebieski, zielony, biały, czarny. Tak jak to ma miejsce na tutaj tym zdjęciu. Identycznie wszystko. Teraz tylko zapię trytytką to do tutaj z boku płytki. Dobra, powiem wam, że tu jest jeden takich z ważniejszych punktów. Na tej płytce tutaj jest takie wcięcie na tą trytytkę. Musicie to generalnie złapać tak, żeby złapało wam izolację. Czyli też jest ważna długość tych kabelków, które tam obetniecie. No i wygląda to mniej więcej w ten sposób, po złapaniu trytytką. No i zobaczmy, jaki mamy następny krok. Czyli to mamy zrobione, to mamy zrobione. I teraz muszę to wsunąć do tej kolby, gdzie w tej kolbie są takie specjalne wcięcia, żeby ona weszła. Dobra. To bierzemy sobie tą kolbę, tak jak mówiłem już wcześniej, trzeba sobie to wszystko tutaj już wcześniej włożyć. Zobaczcie, teraz jest płytka na tym. Już prawie zbliżamy się do końca. I teraz z tą trytytką to jest taki motyw, że ta trytytka musi wchodzić. Ha. No i wiedziałem, że tu będzie problem, bo źle to zrobiłem, bo trytytka powinna być z tej strony. Słuchajcie, nie z tej, tylko tutaj, w tym wcięciu, bo teraz nie włożę w to wcięcie, bo widzicie, wszystko jest krzywo.
Dałem dupy. Muszę ją uciąć. Na szczęście jest druga. Chyba pomyśleli o tym. Jeszcze mi gdzieś wypadło. No i tak jak mówię, trytytka musi być z lewej strony. Tak, żeby mi ta płytka weszła. Powiem wam, że dobrze, że Chińczyk dał drugą tą trytytkę, bo no musiałbym z powrotem to jakoś montować. I teraz to pięknie wszystko wchodzi. Tutaj do środka. No idealnie weszło. I co teraz musiałbym zrobić? Teraz musiałbym wziąć grota T12. Włożyć go. On wchodzi tutaj, spójrzcie, do końca. Aż do oporu. Jeden, drugi, ok, styka. I trzeci. Dobra, czyli do oporu wkładamy. Teraz jest źle. Nie, dobrze, do końca wszedł. Ok, czyli tutaj ma mi wystawać mniej więcej centymetr dwa. Coś takiego. I teraz zakładamy na sam koniec to. Nie, 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 źle. Grota wyciągamy. Słuchajcie, wyciągamy grot. Wkręcamy sobie to. Z tego, co tak rozumiem. Dopiero teraz zakładamy chyba to na grota. I to przykręcamy. Tak złożoną kolbę możemy podłączyć już do stacji. Ale tam jeszcze, jak wiemy, trzeba podłączyć zasilanie. Jeszcze inne lutowanie. Także kolbę mamy już zrobioną. Grot się w ogóle nie rusza. Super. Stabilny jest. Mięciutki kabelek. Fajny jest, naprawdę. No, zobaczymy, jak to będzie działało. To co, przechodzimy do następnego kroku. Jakim będzie co? Założenie, ok. Raz. Włożenie. Dwa. Przykręcenie tej. Trzy. Włożenie grota. Założenie tej tulejki z tym. Dobra. Cztery. Pięć. I don. Zrobione. No dobra, to teraz mi zostało podłączenie zasilania do tej stacji, tej płytki. No tu już widzicie, macie koniec jakby wytłumaczenia. No i może być taka sytuacja, że będzie się świecił na czerwono. Wtedy będzie to oznaczało, że zostało źle podłączone. Czyli co? Lecimy teraz z zasilaniem tego. Tej T12. Czyli już zabawa z obudową. Połóżmy sobie to na razie gdzieś tu z boku. Przechodzimy już do takiego punktu, w którym będziemy bawili się z zasilaczem. Tutaj też będę musiał ten zasilacz rozłożyć. Ładnie tutaj te kabelki sobie oskurować. Bo mamy trzy. Plus, minus i od jeszcze ID. Ten ID nam nie będzie w ogóle potrzebny. Także ja teraz muszę podłączyć tak o. Z tego, co oni mi tu dali, znaczy z tej wtyczki, słuchajcie, to i tak jeszcze jest nie koniec chyba. W ogóle ja jeszcze nie zrobiłem w tej płytce, nie polutowałem tutaj do tych. No i co mi zostanie? Przylutowanie tutaj zasilania do tego wszystkiego. Zobaczmy. Będzie coś takiego. No i to muszę teraz sobie przylutować tu do tych dwóch kabelków.
No i jeszcze muszę obrutować tutaj przecież te pola, ale po co zostały te tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kabelków. To jest do zasilania prawdopodobnie. Albo dali w zapasie. Tak, bo są dwa zaciskowe TT. Czyli zobaczmy sobie jeszcze raz na Firefoxa. Czy my coś pominęliśmy? Tu nic, tu nic. Aha, pominęliśmy tylko tą. Widzicie te punkty z podłączeniem zasilania. Czyli ja teraz muszę sobie podłączyć zasilanie, które będzie szło z tego zasilacza. Dokładnie w ten sposób. Czyli ja teraz muszę zrobić zasilanie i w zasadzie to zaraz sobie przetestujemy. Dobra, słuchajcie, jest podłączone to do zasilacza tego laptopowego. To robimy eksperymenta. Odłożę wszystkie metalowe elementy, tak żeby tu nie zrobić żadnej zwary, bo nie chciałbym tego. Zostało mi to, czyli te 6 kabelków, 3 czerwone, 3 czarne, 2 zaciski, jeszcze troszeczkę rurki termokurczliwej. No i jeszcze ten. Ta kalafonia, pokrętło, zakładam. Załóżmy, że sobie zrobię na górze coś takiego. Ok. Teraz tak, a został mi jeszcze jeden, ten od wibracji. Nie wiem, chyba też dali w zapasie. Albo coś źle podłączyłem. No w każdym bądź razie kolba podłączona. Gdzie mam kabel od zasilania? Gdzieś tu go położyłem. Jest kabel od zasilania. Podłączymy do zasilacza. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. Ja sobie to troszeczkę wezmę. Obrócę. Trochę już głodny jestem, powiem wam szczerze, bo siedzę przy tym. Dobra, tutaj jest to. Uwaga, żeby to było widać, jak jeszcze się włącza. Z ciekawości. Chcę to jakoś tak położyć. Dobra, niech będzie na tej. Zielony kabelek nie podłączony do niczego. Zobaczymy, co się stanie. Uwaga, włączam do zasilania. Czy zadziała, czy nie? Plus do plusa, dobrze jest podłączone. 500. Pokazało się 500. Dwieście dziewięćdziesiąt. Pięćset stopni pokazuje cały czas. Czy w ogóle to grzeje? Coś tutaj miga dioda. Dwieście sześćdziesiąt, 240. 200 stopni. Obracam tam 310. Coś nie tak jest. Pokazuje cały czas 500. Odłączyłem od zasilania. Dobra. Jeszcze raz podłączę. Okej, 500. Dobra, wejdźmy sobie na stronkę. Co oni w ogóle tam piszą? Podłączenie. Testing is not connected. Turn on the Nuxio display 00 500 after 05 sekund. 500 status keeps out. Soldier Arion not connected. Czyli nie mam podłączonej stacji? No słuchajcie, dobra. To wychodzi na to, że on nie wykrywa jakby podłączonej stacji. Tutaj na pewno jest dobrze podłączone. Jeszcze raz włożę. Problem jest. Gdzieś indziej.
I powiem wam, że tak, tutaj polutowałem wszystko. Czyżby to miało związek z tymi tymi? No nie, nie wierzę. Jeszcze raz sprawdzę. Połączenie tutaj na tym. No tak, nie podłączona. Do końca nie doszło. Teraz słuchajcie. Postaram się to zrobić troszeczkę inaczej. Wyciągnę na razie tego grota. Włożę jeszcze raz tą kolbę do końca. OK. I teraz co? Ja mam włożyć najpierw to? Chwila, niech pomyślę. To mi nie przejdzie. To wejdzie tylko tak. Dobra. Wkładam grota. Dokręcę do końca. Grot włożony. Tak jakby grot nie wchodził do końca. Zastanawiam się, co robię źle. Czy to jeszcze mam dokręcać? Chwila, porównam, bo to jest grot od innej stacji. Dajcie mi chwilkę, wezmę ten, co oni mi wysłali. Dobra, słuchajcie, tu mam oryginalnie zapakowany ten, co oni mi wysłali. Ja sobie otworzę go i porównam z tym grotem, co tutaj mam od tej stacji. Czy to wszystko jest tak samo? Nie, no tak samo jest. Nie mogą być inne. Jeżeli chodzi o tutaj te wypustki, czyli mamy problem z mocowaniem tutaj tego grota, jakby w tej płytce. I zobaczcie, teraz jak wyciągnę to w ogóle, włożę go tutaj. Jest. Skacze 120. Grot się już widzę, że rozgrzewa. 303, 310. Co 10 stopni ma regulację. 300 stopni. Ok, ja spróbuję go teraz jakoś tak włożyć. Tutaj do tej. Czekajcie, dobra, włożyłem, działa. Teraz nałożę. Ale to nie pasuje w ogóle tu. Coś jest nie tak. Jeszcze raz wyjmę go. 500 stopni pokazuje, dobra. Czyli mamy tutaj minimalny problem z tamtą. No bo tak, tego nie włożę tu. To już nie przejdzie, to musi iść tak, w tą stronę. Jeszcze raz spróbuję go włożyć. Przykręcić to. To oczywiście wezmę, ściągnę tam na maksa. I teraz to nakręcę też tutaj do końca, ile się da. Dobra, damy tak o. Do końca. To już jest dokręcone na maksa do końca. Wkładam grot jeszcze raz. Ła! Gorące. To był mój błąd. Dobrze, że tylko przez chwilę się nie poparzyłem. Kombinerki. Wkładam grot jeszcze raz. Załapał. Dobra, źle był ułożony. Okej, wszystko działa. Teraz szybko go skręcimy. Chociaż powiem wam, że można by i lutować bez tego, bez tej nakrętki. Czy dałoby rady tak zrobić? Jeszcze sobie tylko tą poprawię gumkę. No też można by spróbować tak lutować. Kurde, cynę wezmę jeszcze na chwilę, żeby zobaczyć, jak to działa. Dajcie mi chwilkę. Przetestujemy to. Chwila, zrobię pauzę i przetestujemy to na jakiejś płytce. Dobra, wziąłem płytkę od BlackBerry 300 stopni, żeby jakoś wam to pokazać lepiej.
300 stopni jest ustawione na tej stacji. Fajnie ta dioda tutaj mruga, pyk, 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 że jest temperatura jakby ustawiona. No i teraz sobie zobaczę tutaj na jakimś polu lutowniczym, tak z ciekawości. Powiem wam, że 300 stopni no na te pole tutaj to za mało. Tam 340. No to dużo jest dosyć pole, ale cyna się topi bez problemu. To też za mało, 340. Tam 380. No, 380 już pięknie cnuje te tutaj pole. Siegrotnie klei. Powiem wam, że działa spoko, naprawdę. Superancko. Podejrzewam, że to będzie moja teraz chyba jakaś taka główna stacja do zadań specjalnych. Działam bez tego. Powiem wam, że jak przy gąbce to spada do 370. I 380. Patrzcie na to. 380. Widzicie? Wychładzam grot. I 380 z powrotem. Fajnie to działa. Bardzo fajnie. Jeszcze raz sobie sprawdzę tu. Wow, szybko. Szybko roztopiło. Dobra, to zróbmy jeszcze jednego testa. Robię pauzę, idę po miernik temperatury. Sprawdzimy mniej więcej, ile końcówka grota ma. Ok, pobawmy się sprawdzenie grota. Mniej więcej to pokażę w przybliżeniu, bo nie pokażę tak perfekcyjnie, jak są te mierniki do mierzenia temperatur grotów. Tu jest urządzenie, które można też w jakiś sposób sprawdzić. Ja sobie podsunuję grot, żeby tą temperaturę lepiej oddawało. 380 stopni. Patrzcie, co będzie tutaj na wyświetlaczu, na drewienku. Mocno dociskam. No widzicie, on nie pokaże to tak super. No nie pokazuje to tak, jakbym tego chciał. No ale 330, powiedzmy, że może ta temperatura jest osiągnięta, tak? No tego wam tak dokładnie nie pokażę, no niestety nie mam tego urządzenia, które by sprawdzało tą temperaturę, ale jeżeli chodzi o roztapianie tutaj tego pola, no, tutaj te blackberry ma dosyć trzeba potrzymać troszeczkę. To jest bardzo duże pole masowe, ale wszystko pływa po dłuższym przytrzymaniu. Także no, działa. Zakładam sobie końcóweczkę to, żeby ten grot mi nie wypadł w razie czego, żeby był stabilniejszy. No i teraz będzie czas rozkminiać te ustawienia tutaj. Tej stacji. Jeszcze się raz pobawię. Fajnie roztapia, no. Spoko sobie radzi. Z tym grotem jest ok. Czyli teraz zostaje mi włożenie tego wszystko do budowy, żeby to miało ręce i nogi. Także robię pauzę i na sam koniec będzie już montaż po budowie. Pokazanie wam, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, zbliżamy się już do końca. Ja sobie już ten zasilacz tutaj włożyłem. Przykleiłem na pasztet, czyli na klej na gorąco, żeby on mi tam nie latał. Jedyną rzeczą, którą tutaj nie podłączyłem, to jest ten zielony kabelek, który tam według opisu do uziemienia by wchodził. Także on sobie leży z boku. Podłączone jest tylko plus i minus od zasilacza. No i co? I zostało tylko skręcenie tej obudowy. I zaraz jeszcze tylko dwie śrubki tutaj wkręci się, żeby trzymało ładnie.
Jedna z tej strony, druga z tej. Dobra. Chyba mi nie wchodzi do końca ten śrubokręt już. Ale tak się prezentuje cała obudowa. Teraz podłączyć ją do zasilania. Jeszcze zastanawiałem się, czy nie przerobić sobie tutaj z tej trzeciej ręki, wziąć to i zamontować gdzieś tutaj do tej stacji z boku, obudowy znaczy się. To można wykręcić. Wtedy bym miał taką już obok kolbę do wkładania, odkładania. No właśnie do odkładania kolby, nie? To by było fajne. Ja jeszcze sobie ją podłączę raz do zasilania. Zobaczymy, jak to będzie się teraz prezentowało. Podłączam zasilanie. Stacja się włączyła. Temperatura idzie do góry. Trzysta osiemdziesiąt chyba było. No i 380 stopni już na grocie. Można sobie bawić się i lutować. Teraz jest taka rozkmina opcji tych, jak one działają. Żebyście bardziej widzieli to, co jest na wyświetlaczu, ja sobie tutaj troszeczkę ściemnię. No i co? I powiem wam, super, gdzieś na biurku to położyć. Co 10 stopni jest regulacja. Minimalnie mogę zejść do 200 stopni. Co mogę powiedzieć? No cieszę się. Tak, ustawmy sobie 330-340 stopni do takich, myślę, lekkich zadań podstawowych bez problemu to wystarczy. No i powiem wam, że idealnie ta dioda się tutaj pokryła z tą dziurką na obudowie i idealnie jest jeszcze pod spodem dziurka do kalibracji. Także myślę, że wyszło to naprawdę zarąbiście. To wygląda super. Nawet nie wiem, czy tutaj dawać tą imitację karbonu, bo zielony kolor też mi się podoba. Też nie wygląda źle. Jedynie z przodu, jak widzicie, jest ta karbonowa naklejka i chyba to wystarczy. Stacja myślę, że będzie służyć długo i fajnie. Jeszcze bym sobie spróbował na przykład nią tutaj, o, odlutować te rezystorki 340 stopni. Zobaczmy, czy to pójdzie bez problemu. No. Idzie. Idzie się pobawić nią, nie? Jeszcze raz pokażę na przykładzie tej płytki. O, tu jest jeszcze mniejsze takie pole lutownicze. Wezmę cynę. Się jeszcze troszeczkę pobawię. A może bym podłożył to pod mikroskop. To wtedy będziecie widzieli jeszcze lepiej, jak to działa. Dobra, zrobimy sobie takiego końcowego testa pod mikroskopem. Ja się przełączę na SE. Damy sobie tutaj te pole fajne takie. Tak, to jest to? To, dobra. No i teraz zobaczmy sobie, jak to mi tutaj polutuje. Ustawię temperaturę 380 stopni. Już jest bardzo szybko, wow. Gdzie mam tutaj tą gąbkę do czyszczenia, bo to też jest bardzo ważne, żeby sobie ładnie grot oczyścić. Dobra, oczyszczony. Biorę płytkę. No i zobaczcie, jak to podsunuję tym grotem, co tutaj mam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Popatrzcie, jak pięknie to odsunuję. Wow. Perfekcyjnie. Widzieliście to? To jest po prostu klasa. Tutaj z drugiej strony mam, popatrzcie, taki, to jest naprawdę duże pole masowe. Zobaczcie, jak ja przyłożę ten duży grot. Troszeczkę musi
czasu upłynąć, żeby to się rozpuściło. Ale jak już rozgrzejemy to wszystko, to zobaczcie, jak to pływa ładnie. Widzicie? I trafiony, zatopiony. Poszedł układ pod ten. Także spoko to działa. Już grot jest brudny, także trzeba go wyczyścić, żeby on miał tą ciepłą. O, widzicie, jak pięknie już łapie. Wow. 380 stopni mam ustawione. I to jest naprawdę trudne pole masowe. Jeżeli tutaj bym chciał na przykład coś takiego zrobić. Chwila, moment. Już rozpuszcza. Także myślę, że ta stacja będzie używana i to ostro. Tylko jeszcze bym chciał rozkminić te tryby, które służą do zmieniania tych różnych parametrów. Wejdźmy sobie jeszcze tak z ciekawości na tą stronkę, gdzie tam opisują to. Chciałbym, a jeszcze tylko coś luknę, tutaj coś było, zdjęcie, aha. Life Neutral Earth. Gender. Bo tu jest coś takiego, że można tą kolbę odłożyć i ona jak nie będzie ruszana, to może się wyłączyć ta stacja. Zmienię od razu, nie będę włączyć do momencie wszystkich parametrów. Nie, to będę musiał sobie po prostu na spokojnie rozkminić, jak te tryby tutaj się włącza, jak się ustawia różne rzeczy, bo na razie nie chcę nic zepsuć. Działać działa. Co mogę powiedzieć? I am happy. Well done. 380 stopni. Stacja T12D. Wykonana, zrobiona. Z tyłu wam jeszcze nie pokazywałem, jak to wygląda. Coś takiego. Wyciąłem tutaj po prostu taki kwadrat, prostokącik na wejście od zasilania. No i co? No wkorci mnie, żeby ten encoder wcisnąć. Ale mówię, na razie się nie będę bawił. Zrobię chyba osobny filmik do ustawień takiej stacji, także będzie to wszystko jakoś powiązane ze sobą. No i na tym zakończę budowę stacji D. No, chyba mi się zasilanie odłączyło. Tak jest. Także to sobie będzie stało na biurku i tylko będziemy się kolbą bawili. No i mówię, jeszcze tutaj z boku muszę sobie zamontować właśnie ten od tej trzeciej ręki, tak żeby to było można odstawić gdzieś na bok. Albo jakieś rozwiązanie takie, żeby położyć kolbę, tak? Gdzieś tutaj na przykład tak ją zamocować na jakimś zatrzasku pod kątem. Jakby było coś takiego wydrukowane do uchwytu tutaj, dopasowane. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Że tylko tak zaciskam, zatrzaskuje się i sobie ta kolba leży. No też może w jakiś sposób był na mocowanie. Dobra, odłączam zasilanie. Wszystko już sobie tutaj muszę posprzątać z biurka. No i co? Jak macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało. Bo ja byłem bardzo ciekawy swego czasu właśnie, jak to się montuje. Teraz już wiem. Błędu żadnego praktycznie nie popełniłem. Wszystko dobrze polutowałem, działa. Jedynie ten kabelek coś w środku od neutrala nie został podłączony, także pytanie do was na koniec. Czy mogłem go połączyć z minusem od zasilania tego laptopa? Dobra, kończę, nie przedłużam. Godzina 10 minut, masakra. Trzymajcie się.